Prezentuję pierwszego gołąbka na aukcji Leo Harriman's Collection. Jest to nakrapiany samczyk o numerze DV03637, 2021 rok, numer gołąbka 518. Jest to mega unikatowy gołąbek, ponieważ jest to wnuk słynnego Olimpiady 003, czyli najsłynniejszego gołębia w historii Leo Harrimansa. Leo Harrimans jest uważany za jedną z największych osobistości w świecie gołębiarskim. Również osobiście dla mnie jest największym moim idolem. To, co zdobył on i to, co zdobyły jego gołębie w całym świecie, to po prostu jest niesamowite. Gołąbek jest mega unikatowy, uważam, ponieważ jest to wnuk Olimpiady 03, nie, który ma 10 lat, tylko jest to młody gołąb, który nie był jeszcze parowany. Jest to ostatnie dziecko z moich informacji ostatniego syna Olimpiady 003 na oryginalnej obrączce Leo Harrimansa, który był płodny jeszcze w Europie. Także ojciec tego gołąbka jesienią 2021 roku jeszcze miał 3 ostatnie lęgi po jednym dobrym jajku i później już słabnął coraz to bardziej i wiosną ubiegłego roku 2022 padło. I z moich informacji był to ostatni syn Olimpiady 003, który był płodny w Europie. Gołąb jest granat w ręce, mega mocny gołąb, także jest to naprawdę niesamowite. Ogromna moc tego gołębia w skrzydłach, w mięśniach. Piekielnie mocne skrzydło, kapitalne mięśnie. Super, kościec, plecy, ogon, to jest schemat gołębia, to jest wzór gołębia pocztowego, także naprawdę ten gołąb jest kapitalny w ręce. Ojcem tego gołąbka, tak jak już wspomniałem, jest prawdopodobnie ostatni syn Olimpiady 003, który był płodny w Europie na oryginalnej obręce Leo Harrimansa. Natomiast matką tego gołąbka jest również oryginalna samiczka od Leo Harrimansa, wnuczka dwóch sław, czyli wnuczka Jana i wnuczka Euro. Także ten gołąbek w swoim rodowodzie ma trzy chyba najsłynniejsze gołębie w historii Leo Harrimansa, czyli jest ojcem tego gołąbka, jest syn Olimpiady 003, natomiast matka jest oryginalną samicą Leo Harrimans, wnuczka zarówno Jana, jak i Euro. Obydwoje rodziców już niestety nie żyją, także to był ostatni gołąb w historii z tego syna Olimpiady 003 w Europie. Ostatni jego młody, który wydał. To uważam mega unikatowy gołąbek. Rarytas, można powiedzieć, bo żeby ktoś miał dzisiaj wnuka Olimpiady 03 młodego, który jeszcze nie był parowany, no to naprawdę jest bardzo ciężko. Ten gołąb jest petarda w ręce. Naprawdę ogromna moc tego gołąbka. Piekielnie mocne skrzydło, bardzo, bardzo jedwabiste upierzenie. Gołąbek wyjeżdża z rąk. Plecy, ogonek, może nie, rewelacyjny. Mięśnie, kościec, kapitalny gołąb. Uważam, że jest to unikat na skalę kraju, no bo nie ma już po prostu dzieci Olimpiady 03, które są płodne. Niesamowita moc tego gołębia. Także jak gołębiami Leo Harrimansa jestem, całe życie byłem zafascynowany i to, co osiągały jego gołębie w Europie, w Chinach, to mam troszkę wiedzy na ten temat, także dla mnie to były... To jest po prostu hodowca, geniusz, także żywa legenda światowego sportu gołębiarskiego. Gołąb unikat, rarytas, uważam,
ostatni w historii, którego udało mi się zdobyć jeszcze. Wnuk Olimpiady 003, pochodzący z ostatniego syna Olimpiady 03, który był jeszcze płodny. Niestety ani matka, ani ojciec tego gołąbka już nie żyją, no więc już takiej gołębi po prostu nie będzie można zdobyć. Mega inteligencja tego gołębia i ogromna, ogromna moc. Także ten gołąb skrzydła w mięśniach to jest po prostu, to jest granat, to jest bomba w ręce. Wspaniały gołąb. Mega inteligentny. Ojcem gołąbka jest ostatni prawdopodobnie w Europie syn Olimpiady 003, który już niestety nie żyje. Natomiast matką jest oryginalna samica od Leo Hermansa. Wnuczka kapitalnej gołębi Sław, wnuczka zarówno Jana, jak i Euro. Unikat, rarytas, wnuk Olimpiady 003 od Leo Hermansa. Gołębie Leo Hermansa kapitalnie sprawdzają się w wybitnych hodowlach Polski, również w wybitnych hodowlach zachodnich, w Belgii, w Niemczech, w Holandii, w całej Europie, w Chinach, także kilka dni temu Janik the Reader z Flanders Collection, który jest właścicielem Kittela, gdzie znajduje się Kittel, gdzie znajduje się Blizzard King Kittel, powiedział mi, że na aukcji live, którą organizował do Chin, kosmiczne wręcz ceny za gołębie Leo Hermansa. Także w Chinach najbardziej poszukiwane gołębie od lat. Oni są po prostu tymi gołębiami zafascynowani, dlatego że po prostu te gołębie się tam i mega też sprawdzają. Także upał pod wiatr, jeżeli trzeba pracować, czy wspólne gołębniki, czy jak tam mają 500 km na młode, upał pod wiatr, bardzo gorąco, no to te gołębie po prostu to są naprawdę, mówię, Leo Hermans jest osobiście również moim idolem, jak chodzi o świat. Także te gołębie są fenomenalne, kapitalnie sprawdzają się na wszystkich kontynentach.